Siemano, już w szóstym odcinku ze serii Ghost of Tsushima, nie? System of the Gaming. Miałem jakiegoś drzewa szukać, a ja nawet nie wiem, gdzie mam to robić, więc mam to w dupie i po prostu idziemy dzisiaj do pana Shamurajego, tak. Tu i prowadźmy, bo przydałby mi się łuk, albo ten. No i do Wakiro, no, oczywiście Wakiro, czy... Taka testy, ja się... No, podróżuję se na koniu. Podróżowanie na koniu. Znowu góry, ja nie będę skakał z gór, bo to nie Assassin's Creed. No tu nie robi mi nic jak spadłem z konia. Chociaż i tak to zrobiłem, bo właśnie przez chwilę zrzuciłem konia się, więc jakby... Dobra, to... Co wejdzie tym wiatrem, bo tam daleko to za nie dojdziesz. Bo ja nie wiem, o co chodzi z tym gównem nawet. Znów opowieść, niebiański cios, większe legendy. Nie będę tego ciosu, bo na razie nie miał pan tam więcej. Hello there. Idziemy do pana Shamurajego. Shamurajego. Ma jakieś białe drzewo, kurwa. I dupę sobie nie smoka. Może po nagraniu, po nagrywkach sobie wstać. Ale ja nie wiem, gdzie z niebieskim wiatr nie mogę sobie włączyć. I ja byłem chyba w jakąś świnię właśnie. Czy cholera wie co? A to dość ciekawą wiadomość dostałem na Messengerze. No znowu te cfele, nie mam zamiaru tych cfelów bić, no. Ja... Czekaj, oj. No nie, wydupiaj mi tam, bo to tak jakby... To tak jakby... O! Omijamy go szerokim łukiem, bo ja nie... Nie, oni są za mocni. Za mocni są. Oni są za mocni na to, więc... Ja tu sobie wszyscy nagrywam filmy. No. Dobra, pędź jak wiatr! Pędź jak wiatr na koniu! Nie będę nikogo pogrąbał, bo się nie chcę. Jestem bardzo inną dupą na takie rzeczy. A ten cios niebiański to ja nie wiem, gdzie ja bym miał tutaj to drzewo. Amen, amen. No przez drzewo, no nie przejdę przez wodę, no bo ta woda ma jakieś tam próg, co? No w koniu byś tam wszedł. O, jestem w kioskach. Zajebiście. A, bo tu skończyliśmy, ktoś pamięta drugi odcinek, co tu skończyliśmy. Nie mam zamiaru się z nikim bić. Mam to w dupie. A, no widz. Ja nie będę się z nikim wypierać. Won ode mnie, nie będę się z nikim bił, mam tu w dupie. Nic się nie będę czego trzymał. W dupie, no. Teraz oczywiście kichę, mogę przez tam wodę przejść? No nie przejdziesz, to musi naokoło już. Ja pierdolę. Ali Ramora, Ali Ramora. Co ja odpierdolę? O! No ja chcę jakąś tą katanę przydobyć, wiesz? You making. Ale się wiatr wziął! You making. Spartan making. Dobra, idziemy! Przed ciebie gdam.
jak pojebany. Pan przy, w końcu ja to robię, bo w sensie, nie, no po 4 odcinkach, no to tak jakby no. No. Genialnie bym powiedział. Rzeknął. Urzeknęło mnie to. 520 tysięcy. No to będzie, wydupiaj tam, cholero ty jedna. Wydupiać ode mnie, wycfele grube. No tak mi się. Ale muzyka. No po duży konie, że ja pierdolę. O sarny. O, sarny. O, konie jakieś gówno mnie tu będzie. No, dwóch teraz, no oczywiście. Podróżujemy za wiatrem. Ty gdzie ty łazisz ty? Gmoniu ty. O, dobra, skaczmy. No, no ty umiesz. Łach. Ale to był jump. No tu to nie będzie. To było. Tak, no to było bardzo. No. Tak. Idziemy, nie wiem jak schody, co? W jakich schodach jestem? Złaź tego konia z Kagena. I idziemy przez most. A jak my tutaj miałem? A nie pamiętam tu. A to na tym koniu. A ty jeszcze. Ale mi amores. Ty istotnie zaskoczysz, bo się zajebiesz, więc tak nie ciekawią. Czy ja muszę iść na... O mój Boże, muszę naokoła iść. O, z wody chyba nie powinny mi się... Hiyoshi, kurwa. A ja chcę tutaj na turkę. O. O, tu będziemy się na turkę będzie. Dobra. Oba skacz tam tu. No. No. Do konia. No to jakie mam tam tej siły? Mam jakoś tam. Ale gdzieś są jakieś schody. Bo ja osobę jakieś dupy strony zresztą tam się wydaje. Co to? O, popatrz ty. O! O! I tak mogę. Przeważnie jak byłem w ostatnim, jak to wyglądał, to ja właśnie tak skakałem. I co teraz umierałem, a raz nie. Hiyoshi. Może ktoś w gospodzie będzie wiedział, gdzie jest Sensei Ishikawa. Sensei Ishikawa, co to? Nie chce mi się robić. Albo płyn, ale zajebiście płynę. A woda musi się bardzo ci stawić. Skoro tak płyniesz. No tak, a przepłyniemy sobie wodą. Bardzo mądry pomysł. A to tak jakoś działa. A ja tędy mam wchodzić? No nie wiem. Panie, musisz być zmęczony bitwą. O, żeś rzucił? Niektórzy stamtąd uciekli. Aha. Całej wyspie. Samurajowie nie żyją.
Ale ładna wioska, ja mam tu miaturkę zajebistą. To tak działa, boże. Co to jest? Dawaj. Ladno. Tu. Hiyashima. Tu. O, tu! Dzień dobry. A tu jeszcze już ukradnę mogę? No, myślicie, że mogę już ukraść. Powiedz mi, bo po coś mam te rzeczy? Po co mi te rzeczy? Opowieść. No bo dupa tam. O, jakiś cygan. Samuraj! Przy życiu? Szukam Senseja Ishikawy. Myślałem, że zginął w komodzie. Nie. Gdzie jest jego dojo? Trzeba iść przez las. Dojo! Zaprowadzę cię, panie. Dobra. Mamy naturkę w sensie, jak będziemy chcieli tam, tam stałem tym naturkę. Nie, bez problemu. Nie wygląda nieapetycznie. Co? Sensei nie walczył w komodzie? Nie. Dzień przed najazdem kupował zapasy w mieście. Nie odezwał się słowem, ale zawsze był małomówny. Panie, czy historie o Senseju są prawdziwe? To znaczy? Podobno zatopił piracki statek jedną strzałą. Nie statek, ale zabił kapitana stojąc na brzegu. Rozgromił całą flotę. Nie chciałbym mieć z nim napięku. Zasługujesz na śmierć? Mam nadzieję, że nie. Więc możesz czuć się bezpieczny. To ładny jest to Hishuya, co to. Dojo Senseja jest na tym klifie. No ja mam tą wejść, tak? No po prostu. Dziękuję. Dalej sobie poradzę. Jeszcze jedno, panie. Dlaczego Sensei zrezygnował z pozycji mistrza łucznictwa u klanu Nagao? Nikt nie wie. Dziwne, że zamienił służbę u wielkiego pana na... NATO. NATO? Co? Jakie NATO? Ja mam się tu spinać, no paty nie powiesz. O, just saying, dobra. No to pora się pospinać. Spinajmy się i strajmy jakby, no oczywiście. O, popatrz. Ja, chyba z typowego senseja. Chyba, że zdoczy. No to wchodzisz tu, a nie to tu. Łoch. Samuraj, ufa. No, to jest gra jakby za samurajem, co nie wiem, co. Dojo Sensei i Ishikawa, jest taka miniaturka ładna. Nie, tam za była lepsza. Dojo Sensei i Ishikawa. O, co to jest? A, myślę, że to jest... Zbierz? Opaska Azora, optymizm, obliczu, oprzeciwnie. Co ja to sobie mogę założyć? A co to mogę założyć? O! Mam tu jakieś inne bronie? A, to ma się ulepsza. Co, jakiś stry mam inny? Ty, ja mam tu jakieś zbroje na... A co jebiście, dobrze wiedzieć. Akcesoria? Co to jest? Ciepło op... A co to? A, to dobrze wiedzę, że dopiero teraz to... Tak, no. Macheter czyścimy. O! O, popatrz ty. To ja mogę być kamera? No i teraz wyglądam jak ludzie. Dobrze wiedzieć. Zobacz ulepszenia. Za mało zasobów.
No i teraz wyglądam jak ludzi. Ej, no ładnie wyglądał. Możemy iść. To wow! Jestem po prostu zajebisty. Po 6 odcinkach odkryłem, że mogę się ubierać w jakieś różne zbroje. Rozejrzę się. Oj Boże, jaki ja jestem... Zaschnięta krew. Minęło sporo czasu. Ja jestem bardzo, bardzo szybki. Pierdo. Ja jestem bardzo szybki. Został zraniony. Wyjął strzałę. Po 6 odcinkach, kurwa. Krwawe ślany. Ofiary czy napastnika? Może sensei jest w domu? O Boże. Okej, okay, dobra, co? Mam zanieść Ishaki Karakamaka. Pari, papa. Ej, ładnie wygląda, tylko taka tęsknia, ale to już... A ty mnie zaś, gdzie mnie w tym stoju? Gdzie ja mam to zjeść? Obciąż. Gdzieś tu musi być. A że gdzie w domu, bo tutaj jakby tak średnio widzę. Być. To, że nie, to jest dojdzie. Co? Ła. O Boże, no gdzie ja mam iść tam? A gdzie w domu? Że tu gdzieś? Że tu gdzieś w domu? Czy jak? To co? A nie! A, bo tu dalej... Skromny dom jak na samuraja. A to jest dom. Ja pierdolę. A ja jestem ślepy. Wybijam się chaty. Ani kroku. Bo co? Sensei Ishikawa? Syn pana Sakaya. Przeżyłeś komodę. No tak. Przydałby się pański łuk. Byłem w drodze, gdy napadli mnie bandyci. Spodziewa się pan, że wrócą? Samuraj nie pozwala się zaskakiwać. Szkoda, że pan Shimura zginął. To był prawy człowiek. On żyje. Porwali go Mongołowie. Jest nadzieja. Dlatego tu jestem. Uratujmy go. Nie mogę. Szukam uczennicy. Zdolnej uczniczki. Pomogę panu. A potem we trójkę uwolnimy pana Shimurę. O kurwa. Postaraj się nadążać. Czyli Shimurę będziemy ratować w odcinku 7. Kto jeszcze przetrął komodę? Nie wiadomo. Ktoś jeszcze jest w stanie walczyć? Poza nami? Nie wiem. Szybko się dowiedz. Sami nie uwolnimy twego wuja.
Pomogę znaleźć pana uczennicę. Sam mogę odszukać Tomoe. Tomoe? Tomoe z którego klanu? Z żadnego. To chłopka. Ale strzela lepiej niż najlepszy samuraj. Nawet ty, Sakai. A Sakaja. Ostatni raz widziałem mistrza 10 lat temu. Chciałeś, żebym cię uczył. Pamięta pan? Zwykłem pamiętać tych, których odrzucam. Zamiast mnie na nauki przyjął pan Tomoe. Byłeś niezły. Tomoe miała talent. Świetnie. To oni. Zabij. Samuraj Moe! Dosza! Jak to z tym? Dziwę! Dosza! Proszę, Dosza! Dosza! Walczą jak pijane tanuki. W komodzie walczyli dzielnie. Nawet tanuki zaskoczą śpiącego tygrysa. Poczekaj, bo ja sobie muszę zmienić jeszcze pozycję. Nie wiem, czy mam postawy jakieś, a nie. A nawet. No to se. No to se zmieniłem postawę, kurwa. Widać tu ślady Tomoe. Chodź! Mongołowie zajęli fort Nakayama. Patrol przybył stamtąd. To niedaleko źródeł. Miasto upadnie jako następne. Coś się tu wydarzyło. Zasadzka. Rozejrzyj się. Ryż i proso. Nietknięte. Zaatakowali znikąd. Zajebiście wygląda. Taki pierdolony samuraj, kurwa. A w sumie to jest go samuraj, nieważne. Japoński kołczan. Podarunek dla najlepszej uczennicy. O, to ja. A nie, ja jestem chłopak. Tak. Krew, ale nie dużo. Nikt nie zginął. Mam złe przeczucia. Tomoe nie zostawiłaby kołczanu. Chyba, że ją ścigano. Lub schwytano. W jakim celu? Przesłuchania, tortur. Albo... To samo mogło spotkać pana Shimurę. Strach jest bronią, Sakai. Nie pozwól, by to wykorzystano. Ta uczennica. Gdzie może być? W forcie Nakayama. No to idziemy do fortu. Fort jest niedaleko. Zajmę turkę do fortu, w sensie tak. Zobaczymy. Żałuję, że nie dotarłem do komody. Dobrze się stało. Zbyt wielu tam zginęło. Czemu samurajowie polegli? Mongołowie walczyli jak zwierzęta. Dla odpowiedź. Widziałem na własne oczy. Dobry łucznik nie polega na oczach. Lecz na ciele, umyśle i duszy. I dupy. Czekaj. Musimy pomówić. Coś nie tak, Senseju? Ten łuk był darem od pana Nagao wiele lat temu. To piękna broń. Oczywiście. I nic mnie tak nie boli, jak złe użycie tak pięknego łuku. Cieszę się więc, że przekazujesz go mnie. A kto mówił coś o przekazywaniu? Pokaż, na co cię stać. No super, może ci pożyczę. Ja wypróbuj, sam zanim ruszymy do walki.
krótki łuk. Przecięte obrażenia od staw naciągnięcia przez laty. Przez istaki. Dobra, tak, to będzie miaturka moja. Celuj w najbliższą lampę. Ale jednak nie wiem, jak to jest, ale okej. A, tam jest coś. Dobrze. Teraz kolejną. Tę po lewej. Nieźle. Zobaczmy, czy trafisz w tę najdalszą. A proszę cię bardzo, poczekaj. Im dalej jest cel, tym niżej opadnie strzała. Skup się, Sakai. Przyzwyczajam się do chwytu. Nie chcę tego żałować. Nie śmiałbym dokładać panu zmartwień. Jak ja mam ci to? Cześć, poczekaj. A ja mam kurwa cera. A to będzie miętulka, może być. Mogę się... Ja nie mogę przybić, no jest trudno. Czekaj, im dalej, to straci. Czekaj. Jak leży? Jakby stworzono go dla mnie. Nie stworzono, więc o niego dbaj. Chodźmy. Super, mam łuk, zajebiście, w końcu. Po 6 odcinkach mam łuka. Taki łuk pomógłby nam w komodzie. To dobry łuk, ale zwycięża wojownik, nie broń. Nie widział pan ognistej broni Mongołów. Jeszcze nie wygrali. Fort Nakayama. Oby pańska uczennica tam była. Napiszemy, że tak. Fort Nakayama. Podróż z tym gościem do Fortu Kanayama. Okay. Przyjrzyjmy się stąd ich umocnieniu. No już, jakie było. Tu musiałem odświeżyć ten legendera. I tu mamy jaturaczkę. Tu będzie idealnie. No nie zabiję mnie. Znajdę wejście i otworzę bramę. Wtedy uderzymy. Zawsze wbiegasz na pole bitwy w niezawiązanej hakamie? Ma pan lepszy pomysł? Cierpliwości, Sakai. Mongołowie wyślą ludzi w ślad zaginionego patrolu. Zaatakujemy, gdy otworzą bramy. Im dłużej zwlekamy, tym większe niebezpieczeństwo grozi Tomoe. Potrafi o siebie zadbać. Obejrzyj pole bitwy. Co moglibyśmy wykorzystać? Gniazda szerszeni. Jeden strzał je rozsierdzi. Mongołowie poczują ukąszenia strzał i owadów. Mają wielu łuczników. Są zdolni, ale nie tak jak my. Strzał w te wiszące światła wywoła deszcz iskier. I wznieci pożar. Te beczki mogłyby nam się przydać. Zobaczymy. Wiemy, w co strzelać. Po otwarciu bram odwrócimy ich uwagę i powalimy gradem strzał. Później zajmiemy fort i uwolnimy Tomoe. Dobrze. A teraz czekamy. Emocje. Jak na grzybach. No my ja tylko będę w nocy. Otwierają bramy. Czeka na sygnał.
Poczekaj, ja muszę miać łukę, poczekaj. O, poczekaj. A ja muszę zrobić miniaturkę z tym gościem. O, powiedziałem, że miniaturka, o. To będzie miniaturka godna podziwu. Tak to, aha, tak, no. Się. Teraz niech spotkają się z przodkami. Na łuki będziemy. Są jeszcze w środku. Już niedługo. Chodźmy to moje. Mam zero strzał. Czekaj, ja sobie wezmę jeszcze te strzały są. Są takie strzały jeszcze. O, są, no to sobie wezmę jeszcze. Teraz możemy iść. Dziady. Daj. Doszło, Turgil! On rzucił, więc tak.
Tak działa, opa. O, dobra, coś działa. Dobra. No kto jeszcze we mnie szczera? Jakiś gównia. Gdzie? Jesteś dziadzie, ty! Chodź tu, się dzieje. No! Cholero! Gdzieś jeszcze mam iść, coś? Ty, dziadzie! Ale to było zajebiste. Tak z dupska jest. Dupska. Zabici więźniowie. Związani. Przebici strzałami. To moje tu. Chwila. To jej naszyjnik. Przeszukaj fort. No nie chce mi się. Ale mi się poda moja zbroja. Mam bardzo ładną zbroję. Japońskie strzały. To strzały to moje. Na pewno? Uczyłem ją robić nacięcia rogiem jelenia i te zakrzywione orle pióra. Mongołowie zabrali jej broń. Strzały są blisko siebie. Żaden Mongoł nie mógłby czegoś takiego dokonać. Więc pozwolili jej użyć łuku. Jak mnie kurwa ramię boli, ja pierdolę. Oła, Jezu Chryste, jak mnie ramię napindala. Kurwa. O? Kunaja. O! A bo tam. Ty się przez kraty weź, a to zobacz tam drzwi. To jakby. No oczywiście, jakby. No klasycznie. Zwój. Terminy łucznicze i mongolskie tłumaczenia. Jest tu pańskie imię. Uczyła ich. Mojej drogi łuku. Oto kurwa, suka. Ale co on to robi, bo ja wiem. No, że nie jest zapas, no. Bardzo gra fajna, naprawdę. Tylko zastanę to skomplikowane jest. Co to? Przeszukaj fort. A tu to... Ty ślepy jesteś? Czyjaś prywatna izba. Damskie kimono. Kimono to moje. Mongołowie ją uwolnili. Dlaczego? Słyszysz? Ocalamy. Zapindalamy! Jademy na... No. A to kto?
Szukamy pewnej kobiety, łuczniczki. Mongołowie zamknęli ją z nami. Ale wypuścili. Ale jej pancerz, łuk, zabiła moją żonę i pozostałych. Tamte ciała. Dowiodła swoich umiejętności, więc ją zwerbowali. Proszę, to boli. Nie odchodźcie. Nie odchodź, co? Co? Wej ty, wej. No i... Dość widziałem. Chodźmy. Umarł sobie. Idź za sensejem. Powinna nie żyć. Ciekawą. Sensejo. Tomo odzyskała wolność. Jest z Mongołami. Dlaczego to zrobiła? Co się stało? Oto kurwa, wręcz. Za bardzo naciskałem. W jakim sensie? Co pan ukrywa? Mów! Senseju! Mów, skurwa. Żądam odpowiedzi! To była ona. Nie bandyci. Tomoe. Czemu? Nie rozumiem, co to znaczy być samurajem. Pchnął ją pan ku Mongołom. Nie osądzaj mnie. Więc proszę nie kłamać. Tomoe nie może zdradzić tajników łucznictwa wrogom. Powstrzymamy ją. To jest moja walka. Na czym twój miecz? Aj! Nie miecz. Zwycięstwo to dzieło wojownika, nie oręża. No to zanim będzie to ten Shimura dobrze cię wychował. Ten Shimura, to zanim go poszukamy, to trochę jakby minie. Ale po mojemu. Nie, bo po mojemu. Nadejdzie czas. Uratujemy mojego wuja. Masz moje słowo, Sakai. Muszę się teraz przygotować. Gdy będziesz gotów, przyjdź do Dojo. Nie uratujemy mojego wuja sami. Potrzebujemy więcej ludzi. Ręka mi boli. Znajdź panią Masako Adachi. Co? Żyje. Jest jedną z najlepszych wojowniczek na wyspie. Okej. Okej. Czy ile? 4? Czy kogoś nie popierdolił? Podróżu z dzinią? A czy musiałem zrobić to? Szybko podróż to jest następne. Okej, czyli następnym razem co mamy robić? Tu, a potem dopiero idziemy na tą dzinią. Łoty, tu jakiś się mam zbyt... A, bo ja tu nagrody dostaję! Dobrze wiedzieć! Naprawdę! Opowieść Masakao? Krew? A ja nie miałem znaleźć tej Masakao najpierw! A mi się wydaje, że ja miałem najpierw znaleźć tej Masakao. Okej, no to... Okej, co tu jest? Chyba z dzinią? Nie, to nawet dokończymy tego senseja. Okej. No, więc trochę czeka nas jeszcze opowieści w następnym tygodniu. No to co, w tym momencie się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, zanim ten... Pewnie tego wuja z naszego pod sam koniec dopiero wolnimy. Pewnie tak, więc najpierw robimy Dojo, tego, a potem robimy tą dżinię. Więc jak się wam film spodobał, to strzelcie łapeczkę w górę, subika dzwoneczkiem, do usłyszenia w kolejnym moim kanale. Siema!